Szymon Hołownia. Obecny marszałek Sejmu zyskuje popularność dzięki swojej pracy na stanowisku oraz charakterowi. Jego skuteczność jako marszałka jest powszechnie doceniana. Proszę o ciszę! Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Jako koalicjant w sojuszu z Partią Obywatelską i Lewicą, Hołownia stoi obecnie na czele opozycji. Jego pomysły na różne kwestie bywają różnorodne, ale nie zawsze spotykają się z aprobatą. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Dzisiaj przyjrzymy się tej postaci bliżej. Inteligentnygłos.pl. Najlepsze usługi lektorskie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Od momentu wyboru Szymona Hołowni na marszałka Sejmu jego popularność dynamicznie wzrasta, a podejmowane przez niego działania zyskują uznanie. Jego dowcipy i trafne riposty spotykają się z szerokim poparciem społecznym. Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z, czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Bardzo serdecznie państwa proszę o uszanowanie przedstawicielki Inicjatywy Obywatelskiej. Jeżeli mają państwo w tym czasie inne zajęcia, chcą przeprowadzić rozmowy, proszę o opuszczenie sali. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego, pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Chociaż Hołownia w roli marszałka prezentuje się świetnie, to nie można zapominać o jego prawdziwych poglądach, a może jednak o jego braku w wielu kwestiach. W jednej z dość ważnych kwestii na temat gotówki Hołownia już wypowiedział się dosadnie. Przypomnijmy, co mówił Hołownia 2 stycznia 2023 roku o gotówce. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia... Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Wyjaśniam, pokazuję, tłumaczyliśmy to wczoraj. Nikt nikomu gotówki zabierał nie będzie. Gotówka będzie w obiegu, gotówka, prawo do gotówki, do posiadania, do operowania gotówką jest zapisane i w Konstytucji, i w ustawach. Nie to miałem na myśli, nie to mamy na myśli, mówiąc o tym, że być może z czasem, z postępem pojawi się również jako opcja możliwość korzystania z bardziej ucyfrowionych narzędzi. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Tak, jak najszybciej tak. Jak najszybciej tak. Czy zwykły Polak zasługuje na posiadanie samochodu, czy może plebs do zbiorkomu, a elity kupią sobie elektryki? Nie, wie pan, bo na całym świecie elity jeżdżą zbiorkomem. Na całym świecie elity jeżdżą zbiorkomem. Punktualnym, czystym zbiorkomem i tak jest w wielu komunikacją państwach. Tak. Ha, ha, ha. Niezłe tłumaczenie, Hołowni. Warto również sobie przypomnieć jego wypowiedź, która miała miejsce w trakcie kampanii wyborczej o Kołodziejczaku. Słuchajcie tego hitu. Słuchajcie, ja nie wiem, kto się z kim umawia i kto z kim rozmawia. Ja wiem jedno, na trzeciej drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka i nie będzie Agrounii, kropka. Nie będzie. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu. Nas nie będzie tam. Naprawdę nie jest bezpieczną rzeczą na 2 miesiące przed wyborami wprowadzanie do Sejmu kolejnych kukizów, kolejnych mejzów, którzy jak przyjdzie co do czego, to się nagle okazuje, że kończą jako przystawki PiSu. Nie ma na to zgody. To jest potężne ryzyko. Ja się z nim nie zgadzam, nie podpisuję i nic takiego nie będzie miało miejsca. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Czyli teraz nie przeszkadza Hołowni umowa koalicyjna i fakt, że z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu dostał się owy Michał Kołodziejczak? Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Były kandydat na prezydenta w trakcie kampanii prezydenckiej wydawał się nijaki. Jego poglądy były w dużej mierze zależne od sytuacji społecznej.
Takie stanowisko dotyczące szczepień na COVID prezentował Szymon Hołownia rok temu. Bo przecież doskonale wiemy, o co chodzi. Pan przyszedł tutaj i w czasie mojego wystąpienia wykrzykiwał jakieś hasła antyszczepionkowe, wykrzykiwał jakieś inne historie, normalne, zwykłe, antyszczepionkowe. Ale ja panu tłumaczę, że stanowisko Polski 2050 będzie takie, że szczepienia obowiązkowe będą obowiązkowe. Może pan z tym dyskutować, może pan na nas nie głosować, ale takie jest stanowisko Polski 2050 i nie będzie inne. W trosce o pana, o moje dzieci, o pańskie dzieci, o naszych bliskich. Koniec dyskusji. Proszę pana, koniec dyskusji. 2 lata temu Hołownia postulował również wprowadzenie weryfikacji pracowników, czy są zaszczepieni. To nie byłoby obowiązkowe, ale chcemy dać takie prawo. Dlatego, że to pracodawcy pozwoli na przykład ułożyć zmiany w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko zamknięcia zakładu, bankructwa i utraty miejsc pracy. Przedsiębiorcy, który prowadził lokal usługowy jak kino czy restauracja, pozwoli to zabezpieczyć klientów i pracowników. Takie prawo naszym zdaniem w Polsce w tym jeszcze nie szczycie. Ale w warunkach 4. fali pandemii powinno zostać wprowadzone. Jego partia Polska 2050 postulowała również inne absurdy, takie jak obowiązkowe szczepienia posłów i senatorów. To tylko kilka przykładów, jakie poglądy głosił Szymon Hołownia. Jego sojusz z Polskim Stronnictwem w ramach koalicji Trzeciej Drogi wydaje się również dziwny. Wcześniej taki sojusz zawierał Paweł Kukiz, a skończyło się rozpadem. Sojusz z najbardziej systemową partią, rząd z Donaldem Tuskiem. Zdecydowaliśmy się z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem na ten krok. Chcemy stworzyć taką listę. Chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw. Wynik wyborczy Trzeciej Drogi był ogromnym zaskoczeniem na polskiej scenie politycznej. Ponad 14-procentowe poparcie zaskoczyło wszystkich. Dziękujemy! Dziękujemy, Polsko! Dziękujemy bardzo! Ludzie są dobrzy! Polska jest piękna! Będzie dobrze! A w obecnych sondażach dobijają do 17%. Mimo że Hołownia na stanowisku marszałka Sejmu prezentuje się świetnie, to warto zapamiętać, jakie poglądy głosił przed objęciem tego stanowiska. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. I jakie poglądy były głoszone przez jego ugrupowanie podczas szaleństwa? Warto to sobie zapamiętać i mieć na uwadze, bacznie obserwując poczynania Hołowni, jak i jego sojuszu z Kosiniakiem-Kamyszem. Jak będzie wyglądała polska polityka po objęciu władzy przez opozycję? I jak będzie sprawował się Szymon Hołownia i jego ugrupowanie? Posłanka z ugrupowania Hołowni Paulina Henik-Kloska, która miała zostać ministrem klimatu, już teraz pokazuje swoje niekompetencje w sprawie ustawy wiatrakowej, która wywołała duże kontrowersje. Jednym z absurdów był zapis w ustawie, która umożliwiała budowę wiatraków w odległości od 300 metrów od zabudowań. Jeżeli chcesz więcej podobnych materiałów, daj znać w komentarzu. A jeżeli podoba Ci się mój głos, możesz zajrzeć do opisu tego materiału, aby dowiedzieć się, jak możesz Ty użyć takiego głosu.